Hej, siemaneczko, witam was w dzisiejszym odcinku z gry Farming Simulator 19 na moim kanale. I dzisiaj jesteśmy oczywiście na mapce Polska Kraina. Będziemy sobie kontynuowali pracę na gospodarstwie, jak to w farmingu bywa. Słuchajcie, moi drodzy, ostatnio zacząłem żniwa tej pszenicy tutaj właśnie i zbiory marchewki tam ogarnęliśmy. Pokosiliśmy trawę, ale o ile marchewkę tam ogarnąłem, trawę pokosiłem, o tyle tutaj żniw nie zdążyłem dokończyć, tak jak mówiłem, że będziemy sobie tutaj właśnie małymi kroczkami na tej mapie może się trochę bawili. Jak nie będę miał po prostu czasu, to nie będzie odcinków z tej serii najwyżej. Tam na jakiś czas sobie to po prostu gdzieś tam zastopujemy i tyle, nie? Dobrze. Myślę, że ta seria uda mi się pociągnąć gdzieś tam do momentu, aż dojdzie nowe DLC do farminga. Więc gdzieś tam właśnie w tych okolicach to bardziej planuję. Ja za chwilę sobie dolecę tylko tam do kombajnu. Mi się wydawało, że ja tutaj follow mi dawałem na pracowniku na przykład, nie? Za kombajnem. Ale coś widzę, że... Widzę, że coś się popieprzyło. Niestety ten mój pracownik... on tutaj sobie nie pojechał tym kombajnem. Tam chyba tylko dwie bele zrobił i tyle, nie? Mega nie lubię jeździć z tymi prasami okrągłymi. Mogłem sobie kupić tą do tych kwadratowych bel. Byłoby lepiej. Wygodniej jest przede wszystkim i szybciej, nie trzeba się zatrzymywać, tak? A tutaj co chwilę trzeba stawać. No, chyba że mamy prasę od Kwernylanda, no to wiadomo, ale tutaj prasa od Kwernylanda jest trochę za droga na to gospodarstwo, bo tutaj niby pieniądz jest, niby go nie ma, wiecie jak to jest, nie? Dobra, ja sobie tutaj odpalę pracownika i zobaczę, co ja mam w ogóle do zrobienia na gospodarstwie jeszcze. 91 tysięcy na koncie. Jest pełen. Dobra, on ma pełno. Lecimy. Przyczepami. Już jadę. Spokojnie. Tędy sobie pojedziemy na skróty. Tam kawałek przez pole. Tak się nadal zastanawiam nad wprowadzeniem Seasons. Tutaj tylko, że jak wprowadzimy sobie Seasons, to... No niestety, ale rozgrywka mi się o wiele bardziej wydłuży, nie? Na następnej wersji farminga pewnie już nie będzie wymówek. Chociaż myślę, że dadzą możliwość wyboru po prostu. Czy chcecie grać na Seasons, czy też nie. Dobra, ciężarówkę sobie zgaszę. No. Strasznie wolno sypie tutaj. Ale z tego co widzę, to chyba zmieścimy się na jeden kurs tutaj ze ziarnem. Mam taką nadzieję. Jak najwięcej, tym lepiej, no wiadomo. Bez dyskusji. No, tamten jedzie? Jedzie. To my też możemy sobie jechać powoli. Myślę, że taki widok ze środka kombajnu też będzie spoko, bo ja głównie o tak sobie grał, nie? To jakby trzecia osoba z drona sobie oglądał, jak to wszystko wygląda. Ale to ze środka też się całkiem dobrze sprawdzi. I co to jest tutaj? Latarka? Na takim kabelku? Kurde, ja nie wiem, co to jest. A nie, nie, co ja pierdzielę, jaka latarka. To jest pistolet na powietrze pewnie.
do odmuchiwania gdzieś tam. Ale latarką żem teraz przywalił, no, no serio. Ja tak sobie patrzę w tym kombajnie. O, jest klimatyzacja. Nawet. Ciekawe, czy w dominatorach była klima. Mamy klimatyzację, tu jest lustereczko chyba. No nieźle. Szczerze, że ładnie wyposażony mamy kombajn na full opcji. Ziarno tam z tyłu się sypie. No i teraz tak, no dzisiaj niestety zbyt wiele tutaj jakiś tam super pracy robił nie będę. Bo co mamy do zrobienia? Mamy do dokończenia tą pszenicę i mamy do zebrania siano, nie? No ale ja też musiałbym pomyśleć nad postawieniem jakiejś wiaty na to. Ponieważ jakbym prowadził seasons, no to mi to szlak wszystko trafi i zniknie w cholerę wszystko to, co zebrałem, nie? Tak się zastanawiam, czy będziemy się tu bawić w automatyczne wiaty. Tak jak to ma miejsce na bezbruni na przemasowie. Czy postawię sobie taką zwykłą wiatę. To też w sumie dałoby radę, bo tej słomy aż tyle magazynować nie muszę. Więc ja tu podejrzewam, że następne jakieś tam żniwa to będzie jakaś soja czy rzepak. Bardziej na tym gospodarstwie, gdyż... No, nie chcę też za bardzo tej słomy gromadzić, no bo to nie jest aż tak potrzebne, nie? No i tutaj ten sam seasons by się sprawdził, to geo, które mamy na KMZ. Z tego co kojarzę, bo to jest typowo takie bardziej polskie. Bardziej polskie. Bardziej polskie już być nie może chyba. Klimat jest bardzo zbliżony, jeżeli chodzi o temperatury. One sięgają tam całkiem fajnych tych takich granic, że tak powiem, bo tam widziałem, że 34 stopnie w lato nawet było, więc naprawdę konkretnie, a na tym normalnym season są tam 20 parę, wiecie, to jeszcze przed tymi wszystkimi efektami cieplarnianymi, tak jak powiem. I sprawdzałem, jak się tutaj doda seasons, słuchajcie, to te uprawy dodatkowe, one też będą, tylko nie sprawdzałem, jak to jest, jak się doda jakieś inne geo, bo no, na normalnym seasons to te uprawy są i one mają jakiś tam swój ten okres wegetacji, ale na jakimś geo nie patrzyłem, czy to geo musi być dopisane, czy nie, więc tego tutaj nie zdążyłem jeszcze sprawdzić. Maszyny już na polu były, więc w sumie na ostatnim odcinku zostawiliśmy maszyny. Także tutaj tak naprawdę macie typową kontynuację, bo tam zbyt wiele nic nie zrobiłem tutaj praktycznie na tym gospodarstwie. No to tak jak mówiłem, że będą odcinki się może pojawiały normalnie, regularnie, ale wszystkie prace będą na odcinkach wykonywane. Ja i tak w farminga już mam chyba ponad 900 godzin nastukane, no serio. Tyle w tym farmingu ostatnio spędziłem czasu, że... Masakra. Mam nadzieję, że nowa Pyrlandia na mapce Ravenport wam przypada do gustu. Tutaj mam Vehicle Inspector i ta modyfikacja też będzie dodana, ale tą modyfikację będzie można pobrać osobno. Tak sobie to zrobię, że dorzucę ją tam do tego folderu z modami, do którego macie linkacza, jest udostępnione to i będziecie mogli sobie to pobrać osobno, nie będziecie musieli pobierać, wiecie, od nowa wszystkich modyfikacji, żeby pobrać tą jedną, nie? Vehicle Inspector jest bardzo przydatny. W szczególności jak ktoś jest niesforny na farmie i trzeba go trochę bardziej pilnować. No i zaraz będziemy mieli pełen kombajn znowu. To myślę, że jeszcze z pół kombajnu będziemy mieli. To ja bym chciał ogólnie zrobić tak, że przynajmniej zdążę zebrać to tutaj, co mamy. Może niekoniecznie zdążę zwieść te bele, ale może zdążę postawić właśnie jakąś wiatę
przewieźć tą słomę, która jest na gospodarstwie i siano, które będziemy mieli pod wiatę właśnie gdzieś. Chyba, że... Kurde, ja nie wiem, czy ja tutaj mam dane z Global Company ten budynek. Chyba, no właśnie, chyba nie mam. Bo tam też mam takie wiaty na okrągłe bele, więc... Już jadziemy, kurde. No, tak jak mówiłem, że mi się wydaje po prostu, że jeden kursik z tego wszystkiego tutaj tam zostanie i tyle. No. Jak tam tutaj? Wszystko dobrze, trzeba sprawdzić, czy gdzieś tam jakieś przewody nie wiszą. No chyba dobrze. Kurczę, szkoda na przykład właśnie, że nie ma tego efektu takiego, bo czasami jest na przykład, mamy chwasty i kombajny muszą się zapychać i też wjeżdżacie na pole i wyskakuje wam komunikat, nie? Na polu nie zostały usunięte chwasty. No i na przykład kombajn nie jedzie dychę, tylko jedzie 8 albo 7 km na godzinkę w trybie pracy, bo no na przykład może się zapychać, nie? Od chwastów. Nie, pamiętam właśnie, że kombajny raczej jak jest gdzieś tam mocno zachwaszczone, to one raczej nie mogą zapieprzać za bardzo. Albo jak gdzieś tam jest, wiecie, położone to zboże przez ulewę czy cokolwiek takiego, no to te kombajny, one tam mają o wiele trudniej. I nie da się tam na pełnym gazie jeździć na tych polach. No tak się zastanawiam, powiem szczerze, że chyba będzie jeszcze jeden kombajn i on się pewnie nie zmieści na jeden strzał. Mi się coś wydaje. Las Dominat. Ostatnio tutaj koło mnie też takimi właśnie kombajnami kosili. Fajnie to wyglądało, tam jakiś John Deere czas do czasu gdzieś tam się na polach pojawił. No wiadomo, że jeszcze chyba w dużej mierze górują bizony. Jakieś tam New Hollandy się pojawiają coraz częściej gdzieś tam, przynajmniej w mojej okolicy. Na Dominatorów to akurat było całkiem sporo. Z tego co kojarzę, bo no, myślę, że nawet więcej mogło być tych Dominatorów niż bizonów, już powiem tak. To właśnie przeważnie tych z 5-metrowym headerem widywałem, nie? No więc dominatory tutaj bardziej chyba się już spisują na polskie gospodarstwo. Taki ciągniczek, takiego Ursusa, jak tam widzicie, 1200 chyba 24 to jest. Chcę się zobaczyć, że mnie... 1954, ale byłem blisko. Byłem blisko, naprawdę. Też widziałem parę razy, już tutaj sobie jeżdżą takimi ciągniczkami, więc fajnie, fajnie. Nie jest to może jakiś wybitnie silny i duży ciągnik, ale... No świetnie to wyglądało, jak gościu sobie zwoził belę. Przyjechał sobie dwoma przyczepami na pole. Przyczepy zostawił na środku pola i John Deerkiem sobie popierdzielał po polu, ładował te bele. I powiem szczerze, że naprawdę widać, że w realu o wiele łatwiej się te bele ładuje, na przykład takim John Deerem i widłami na przyczepę, niż tak jak tutaj macie teraz, nie? W farmingu. No kurczę, ja nie wiem, jak tutaj jest na przykład z tym całym panelem od Sciteka właśnie. Jak jest joystick, czy to jest wygodnie. Na pewno widoczność jest i tak gorsza, ale sądzę, że na takim joysticku o wiele lepiej się ładuje niż na myszce i tam klawiaturze, nie? Niestety. A tutaj też trochę autodrive przeszkadza, bo jak chcemy sobie na przykład właśnie wisielnikami poruszać czy coś, to czy autodrive, czy crossplay, gdzieś ta myszka, o widzicie, nacisnę sobie prawy i myszka jest, nie? Bo pod crossplaya, no. Także trochę kaszana.
A właśnie, zapomniałbym. Przypominam też o tym, że w weekend będą live'y urodzinowe, będą trochę dłuższe live'y urodzinowe. Ja jeszcze zrobię taki specjalny post, co i jak, w jakich godzinach to wszystko będzie się odbywało. Na społeczności tutaj na tym i na Discorda to też dodam. No myślę, że osoby, które mają ETS-a też myślę, że mogłyby się z nami pobawić i przejechać jakąś traskę w ETS-ie. Myślę, że wystartujemy z Warszawy. Albo może tutaj gdzieś właśnie w jakiejś tam innej okolicy Polski, ale raczej chciałbym wystartować z Polski mimo wszystko, nie? Więc zobaczymy, jak to tam się ułoży. Jakbyśmy sobie wystartowali z Polski, to myślę, że gdzieś tam nie chcę za bardzo się rozszerzać na te najnowsze DLC, bo nie każdy też to ma. Więc jak ktoś tam będzie miał jakąś mapę, to śmiało możemy sobie pocisnąć tam dalej w stronę Europy. Taką trasę myślę około 1500 km zrobimy. Ewentualnie dwie jakieś tam krótsze trasy, tam po 700-600. Na pewno będzie dłuższy strumyk z Nowej Pyrlandii, czyli gospodarstwo rolne Karol Gra, na Revenporcie. No i tam, tak jak mówiłem ostatnio, jeszcze możecie znaleźć linkacza do modyfikacji pod ostatnim live'em, do którego oczywiście obejrzenia zachęcam, tych, którzy nie byli. Trochę tam w topa poszła, bo na poczekalni jest KZN, ale to jest Nowa Pyrlandia, nie? I ja to muszę tutaj sobie właśnie w OBS-ie znowu przestawić, bo o tym akurat zapomniałem, niestety, za co przepraszam. Ale to już jest Nowa Pyrlandia. Starej Pyrlandii już ruszać nie będziemy, a to dlatego, że tam poszliśmy za bardzo na masówkę. Mi się wydaje, że właśnie lepiej będzie te zwierzęta już sobie coś tam hodować, coś takiego. No i zasady. Będę musiał chyba zrobić trochę listę zasad na Pyrlandię i będą to ostre zasady, bo jest za duża samowolka czasami i to mnie trochę drażni, że wychodzi ktoś na takiego live'a i, że tak powiem, robi taką gnój albo gówno burzę z czegoś, nie? No tak być nie może. Tutaj chyba zasady będą musiały być bardziej rygorystyczne z racji też na to, że w różnym wieku ludzie przychodzą na te live'y i wbijają na tą farmę. No nie każdy ma w sobie taki, wiecie, nie każdy jest na tyle ogarnięty, może tak? I wiecie, pyta się, co robić, a za chwilę okazuje się, że wie, co robić, ale i tak ma to gdzieś i robi coś innego, no to takie osoby nie będą zajmowały miejsca, nie? Osoby, które też będą jeździły jak posrane i gdzieś tam będą jedna w drugą wjeżdżać, zobaczę po prostu taką sytuację, no i od razu jest, wiecie, podziękujemy. Na początku zrobimy coś takiego, że będzie jedno, może dwa usunięcia z farmy, a później już będziemy blokowali. Także tutaj zasady sobie wprowadzimy. No innego wyboru właśnie nie widzę, nie, niż wprowadzenie naprawdę takich twardych zasad i trzymanie się tego skrupulatnie. Dobra, ja sobie kombajnem już będę leciał na gospodarstwo, tędy sobie pojadę. Przy okazji Ursusik z prasą też sobie pojedzie już za mną. Tutaj ten jeden pokos zostawimy, niech już będzie. Tak się zastanawiam, czy to jakieś wapno nie jest potrzebne przypadkiem? Nie, chyba nie. Nie jest wapno potrzebne. Mam tutaj modyfikację jeszcze właśnie, o. Tą Fortschritta, którą mamy na... Doda nam też... To jest w kosiarkach? Tak, w kosiarkach. Kosiarki służą do koszenia trawy. I teraz... O, i tym będę mógł kosić już trawkę. Ja tego Fortschritta kiedyś chyba już wykorzystywałem, słuchajcie. To jest do kukurydzy, to jest do... To jest żniwiarka? Chyba tak. A kosiarki? Kosiarka? Kosiarki służy do koszenia trawy.
To i tak nie zmienia faktu, że mógłbym sobie wziąć taką kosiarkę podpiąć do chyba do tego Fortrylita, z tego co mi się wydaje. To byłby taki sam zaczep? No, tutaj można by było dyskutować. Będzie to trzeba sobie sprawdzić jeszcze. Resztę tego zboża wysypię sobie po prostu już do silosu od razu. Jeszcze tylko header trzeba zostawić. Ja jechałem z opuszczonym headerem, dobrze, że jakiś kamień nie leżał, nie? Tutaj się ładnie wpasowuje ten header na szczęście. Zrobimy sobie pika. Pika, pika, no, dokładnie. Zgasimy kolegę. Ej no kurde, powiem szczerze, zobaczcie ile mu brakło, nie? To nie no, muszę jechać zrobić tą jedną belę. Ale żebym odwalił. Przecież nie będę z jedną belą, tak prawie cały ten. Ja tam mam jeszcze siano, nie? Jedziemy, kończymy tą jedną belę. Ale w topa. No to już pojedziemy tam do końca. Niech się nie marnuje ta słowa. Tu już mamy połowę. No tylko teraz pewnie ciekawe, czy starczy mi tej słomy. Powinno starczyć. Jeszcze jedną belę zrobimy. Zawsze to pieniądz, nie? Nie ma co marnować. Jak to mówią, pieniądz nie śmierdzi. Chyba, że ktoś go gdzieś tam mocno ubrudził. Ja też będę czekał trochę na to nowe DLC do ETS-a. Nie wiem, kiedy to w ogóle wychodzi, czy już nie wyszło. Czy też to sobie sprawdzić. Będzie nowe DLC, to właśnie może rundka po nowej mapie. Nowym kawałku mapy sobie zrobię. Tam rundkę jeszcze. Prasy nie myję. Ciężarówkę tylko zgarnę. Pola. Kurde, pszenica, no. Mamy pszenicę dla kur. To jest całkiem dobra cena. Elewator zbożowy wschodni. Widzę, że większość do tego elewatora tam trzeba wywozić. Dobra, sprzedamy sobie tą pszenicę. Tam coś koło 10 tysięcy za to będzie. Widzimy kierunek. No ładnie. Tylko jak się kierunek włączy, to za każdym razem miga ta sama kontrolka. Od awaryjnych też miga ta sama. Więc może być różnie. No i stop się świeci. Czy mamy jakiś ręczny zaciągnięty? Chyba nie. A nie, on się nie świeci. On jest tylko po prostu, to jest tablica podświetlona. I to tak wygląda, jakby się świecił. Lecimy. Prasujemy sobie jeszcze tą trawę tam, którą mam. Postawimy sobie może jeszcze wiatę. Tej trawy to tam akurat jakoś mega dużo nie będzie. No tak jak mówiłem, będę musiał jakiś ciągnik wymienić w przyszłości, bo no niestety Ursusik mały C360 on nie da rady. E,
żeby podnosić te 4000 litrów, nie? A, 2000 litrów tam sobie zostawiłem skór, bo tej pszenicy, bo dla kur właśnie będzie. To się... Ale to dziwnie zabrzmiało, bo dla kur właśnie będzie. Tak. Będziemy mieli pszenicę dla kur, o. Tak się sam się tak słuchałem, co ja mówię, tak nie? Tak dziwnie brzmi takie zestawienie. Dwóch niby osobnych słów, ale razem mogą stworzyć coś zupełnie innego. 25 minut już tutaj na gospodarstwie. Jest jeszcze ładna łąka. A ile ta łąka by kosztowała? Ło, drogo. Mnie dyszka bardziej interesuje. Dyszka mnie interesuje, albo szóstka. No jednak dyszka. Tutaj też mamy ładny lasek. Raczej nie będziemy tutaj lasu wycinać na razie. W ogóle fajnie, że lusterka działają na tyle, że cokolwiek tam nie widać, nie? Już się podłoga zdarła, trzeba będzie odmalować chyba. Jest taki właśnie, mamy mało tych drzew, taki przerzedzony już, widać, że wycinka jakaś była. Niech uważa, bo jadę. Ja sobie na razie tutaj zaparkuję. No i biegniemy szybko do Ursusa. Pyk. Odpalamy. Tutaj trzeba będzie jeszcze później posprzątać wszystkie maszyny. Jeszcze nie zaplanowałem, co tutaj będę obsiewał. Może jak mamy tego Ford Sheeta, ale to jest, kurczę. No mówię. Nie wiem, że do tego forsita można podpiąć te normalne kosiarki. Bo tutaj mamy... To jest żniwiarka, to nie jest kosiarka, to jest żniwiarka, to jest coś takiego jak tutaj i to nam powinno robić chyba właśnie plewy. Co, żniwiarki są montowane do silów kombajnów? Tym się chyba zbiera słomę. No to nie jest raczej kosiarka, to się tym się zbiera. Gdzieś tam na przyczepy można ładować, jak nie mam na przykład samozbierającej. No tak myślałem, że w niektórych miejscach może nie załapać. Za szerokie te pokosy tutaj zrobiłem. Najważniejsze, żeby przynajmniej jedną stronę złapało i będzie ok. Bo drugą sobie przejadę najwyżej ten, a jak tak zostawię, wiecie, środek przejadę, a boki zostawię, no to już jest lipa. Kurde, no i to jest to, czego dlaczego nie lubię właśnie tych prac do okrągłych bel.
Już mamy 3 bele na razie. O, tylko 3. Bardziej bym powiedział tylko 3. Ciekawe ile słomy już w sumie bel zrobiliśmy. Na tej mapie pewnie jakoś szału nie ma, ale... Ale tylko na takim Przemasowie, czy na Felsbrunie, to tam coś koło tysiaka już mamy. To ze słomy powinienem mieć sporo, bo słomę to akurat już kilka razy robiliśmy na ten na bele. Ładnie sianko pozbieramy, bo sianka nie mam za wiele, jak widać. To też jest łąka. Ci piesi tutaj łażą to chwilę. No i są tak jakby spięci normalnie. To są na takim, wiecie, łańcuchu. Dookoła po prostu mają wyznaczoną trasę jak na pile motorowej i tak sobie, wiecie, jak ząbki, nie? W kółko sobie chodzą. Ale się kurzy. Suchy rok, no niestety. I lecimy dalej. Tego to w ogóle, o, tak przejechałem, że to na pewno kilka ładnych lat mi za to groziło. No, odsuniesz się, odsuń się, fajnie, fajnie. Nie wiem, czy tu uzbieram jeszcze jedną belę w sumie. Chyba nie uzbieram. 1000 litrów. No nie sądzę. Nie, nie ma takiej opcji nawet. Już nawet nie ma z czego. Tak się zastanawiam, to na pewno nikt nie zostawia tej słomy tak w tym, albo siana, nie? Jakoś trzeba rozładować w sumie. Kurde, no i ja tu nie przejadę, bo kombajn stoi. Może przejadę raczej. Trasę trzeba odstawić. Gdzie jest mały? Jesteś gamoni. Dawaj, dawaj, ziomuś, bo trzeba słomę przetransportować. No dobra, może nie do końca o to mi chodziło. Ej, szkoda, kurczę, że wiecie, nie mamy tutaj takiej opcji, no... Dużo ludzi na przykład właśnie taką słomę kładzie na sterty, nie? Jakby była opcja ze stertą, to by był szał.
No, ale duża ta wiata. Aż taka duża to mi nie jest potrzebna. Ją tutaj postawię i tutaj będę tą słomę ładował, to później to mogę postawić jakieś pastwisko dla krów. Nie, nie, nie. Będę musiał, wiecie co, będę musiał poszukać czegoś z modyfikacji takiego, co by mi tu bardziej pasowało. Po prostu na następnym odcinku sobie taką wiatę postawimy, nie? Na słomę i na siano. Teraz lecimy, tylko podbieram sobie sianko, słoma na razie niech leży na polu. Nic jej się nie stanie. Tutaj tą brzuskę też muszę wyciąć w cholerę, bo w takim naprawdę niefortunnym miejscu jest. Ile my tutaj tego siana mamy? Po butniku na przodzie została tylko rama, ale butnika nie ma. Zobaczcie. Kurde. A co to chro? No, zobaczcie, to tak... Nie, czarne, ale z tej strony to wygląda, jak wiecie, jak chromowane normalnie. Ten siłownik od tura. Mamy 4, 5... tylko 6. 24 tysiące litrów mamy dla krówek. Ja tak jak mówiłem, jak będę miał tego Forge Rita kupić, no to muszę sprzedać niestety. Ja kupowałem w ogóle kosiarkę, czy ja wypożyczyłem? A wypożyczyła tylko. Dobra, to tak sobie to zostawimy na dzisiaj, słuchajcie. Myślę, że no za bardzo nic innego nie wymyślę. Muszę po prostu pożyczyć jakiejś takiej małej wiaty, gdzie będzie można właśnie te bele i ładnie jakoś tam w miarę złożyć. Ewentualnie sobie zastosujemy jakąś automatyczną, no i tyle, nie? To zrobię, nic nie zrobię. I możemy tu zaparkować w sumie. Jeżeli odcinek wam się podobał, to standardowo łapka w górę, subskrypcja. Do usłyszenia już wkrótce. Pozdrawiam. Hej!